Siemanko, witam w najnowszej odsłonie Metal Maniaka. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przeciąć dowolną listwę, na przykład taką jak mam ja, tudzież rynnę, na dwa elementy, tak żeby nie zmasakrować jednej ani drugiej części tej obróbki. Rynnę też przetniemy na pół. Więc zapowiada się całkiem ciekawy odcinek. Inspiracją do tego krótkiego wideo były Wasze komentarze. Tak jest, drodzy widzowie. Bardzo Wam z tego miejsca dziękuję za wszystkie komentarze, które do tej pory pojawiły się pod filmami Metal Maniaka. No i mam nadzieję, że to krótkie wideo rozjaśni Wam temat przecinania obróbek tudzież rynien na elementy bez krzywdzenia tychże elementów. Niestety ubiegły tydzień bardzo zapracowany, nawarstwiło się wiele spraw. Nie udało się wrzucić nowego odcinka na kanał. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Odbyły się targi Budma. Link tutaj do tych targów powinniście gdzieś mieć. To jest link do kanału Maćka Dekarza. On tam latał z kamerą. Był u nas, był wszędzie indziej, także jeżeli jesteście ciekawi, gorąco polecam. No i ruszyła Akademia Blacharstwa. Tak jest, moi drodzy. Pierwsze lekcje wjechały na platformę, więc gorąco polecam tym, którzy wykupili dostęp, zapoznać się z nowym materiałem. No a teraz, żeby nie przedłużać intro, i jedziemy. Sorry, zapomniałem jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Widzimy się 5-6 marca na Dach Forum w Kielcach. Teraz jedziemy. Do przecięcia bezinwazyjnego takiej rynny czy jakiejkolwiek innej listwy, nawet takiej tutaj jak ta zaokrąglona, będziemy potrzebować pary nożyc. Lewe, prawe i sprawa wygląda tak. Generalnie istnieją dwa sposoby na przecięcie tego, aczkolwiek ten, który zaraz pokażę, wydaje mi się najlepszy. Czyli będziemy ciąć dwoma nożycami, lewymi i prawymi. Troszkę będziemy podcinać z jednej strony, troszkę z drugiej strony i postaramy się tak przeciąć to rynnę, żeby jeden i drugi kawałek był zdatny do zamontowania na inwestycji czy gdzie tamkolwiek. Czyli to będzie nasz odpad. Około narysowałem dwie kreski równoległe, około 6 cm między nimi przerwy. Tyle powinno już wystarczyć. Myślę, że nawet mniej można by było zrobić, ale dla przykładu niech będzie T6. T6 cm będzie odpadem. No to zaczynamy. Bierzemy jedne z nożyc, obojętnie od której strony zaczniemy. Mam nadzieję, że będzie fajnie widać tutaj te kreski, po których tnę. No i otwieramy pomału dostęp dla nożyc. Czyli podnosimy lekko. Tniemy i podnosimy. Zamieniamy nożyce i jedziemy z drugą stroną. Żeby nam się łatwiej pracowało, dobrze będzie lekko sobie to rozgiąć. Tutaj bohater ostatniego odcinka, rynna, więc zaciskacz rynnowy jak najbardziej pasuje. No i bierzemy nożyce z płozą, która będzie nam odpychała do tyłu, czyli w tym przypadku będą to prawe nożyce. No i co? Tniemy po kreseczce. Jeżeli widzimy, że tu już nam zaczyna się rozpłaszczać, zamieniamy nożyce i jedziemy równolegle obok. Pomaluśku, pomaluśku. Ja sobie wezmę tą rynnę, już pozwolę obrócić. Będzie mi się lepiej ciąć. Postaram się nie zasłaniać. Czyli raz jednymi nożycami, raz drugimi. Podczas cięcia będziemy te nożyce zamieniać. Będziemy czasem prawymi ciąć, potem będziemy ciąć lewymi. Najpierw tniemy tymi, za chwilę będziemy podnosić do góry, więc będziemy zamieniać te nożyce. Lepiej będzie to widoczne przy tej obróbce. Tu będziemy często zmieniać nożyce, ale póki co jedziemy cały czas tymi samymi nożycami. Thank you.
jak już dojedziemy do Wólstwy, to blaszkę zamieniamy nożyce. Teraz będziemy odwrotnymi nożycami ciąć po różnych stronach, więc trzeba blaszkę teraz otworzyć dostęp nożycą. No i zamieniamy. Były lewe, teraz jedziemy prawymi. No i próbujemy podcinać. Trochę z jednej, trochę z drugiej. Odginamy leciuchno i jadymy dalej. No i ostatnie cięcie już. Można to oczywiście ciut jeszcze przegiąć w dół, żeby się ładnie odgięła nam blaszunia. Będzie łatwiej dociąć. Jeden mamy. I drugi mamy. Nie są zmaltretowane. Myślę, że całkiem fajnie to wyszło. Więc tak to się robi. Teraz dla przykładu przytniemy sobie jeszcze inną obróbeczkę, bo też było pytanie o listwy jakieś. Były listwy z wólstwą, więc myślę, że samo przecięcie rynny już wyjaśniło trochę temat. A teraz pokażę, jak z taką obróbeczką się uporać. Sprawa wygląda bardzo podobnie. Rozcinamy jednymi nożycami i maltretujemy środek. Środek jest naszym odpadem, więc zachowujemy się tak, jakbyśmy odcinali kawałek z normalnej listwy, kawałek, który będzie odpadem, ale po prostu tu traktujemy to jak dwie osobne listwy. No i rozcinamy. Też sobie lekko rozegniemy. Otworzymy drogę dla nożyc. No i jadymy. Jeżeli czujemy, że jest już lekki opór, nożyce zaczynają się w miejscu ślizgać i zaczynają się nam ślizgać i lekko gdzieś tam ucieka się, rozprostowuje, to wtedy zamieniamy nożyce i jedziemy z drugą stroną. Teraz środek podnosimy do góry, a już przechodzimy teraz w inny kąt, więc będziemy środek odtykać. Tu mamy zaokrąglenie, tak jak na rynnie, więc odginamy lekko w dół. No i drugimi nożycami zamieniamy nożyczki i podjeżdżamy do narożnika. Cyk, 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 cyk. Przy tego typu obróbce trzeba będzie trochę powachlować tymi kawałkami, więc ja już sobie tu kawałek odetnę, nie będzie mi to przeszkadzało. I pewnie lepiej będzie widać. No i co? Kontynuujemy cięcie. Znowu musimy majtnąć blaszką, żeby otworzyć drogę dla nożyc. I jedziemy dalej. No i jedziemy dalej, ewentualnie tniemy od drugiej strony. Ja kontynuuję dalej z tej. Voilà. Dwa elementy eleganckie, nienaruszone. Super.
Dzięki, że wytrwaliście do końca. Mam nadzieję, że to krótkie wideo Wam się podobało. Tradycyjnie zachęcam do subskrybowania kanału, o pozostawienia łapki w górę, tudzież komentarza pod filmem. Zapraszam też na małe zakupy do mojego sklepu na www.metalmaniak.shop. No i tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku.